Siemaneczko widzowie, witajcie na moim kanale, jestem Amanda i dzisiaj, wy kiedy to oglądacie, jest 24, my mamy 23, czyli zakończenie roku szkolnego i wakacji, więc ja się z wami tak szybko chciałam przywitać tutaj, bo lecimy za mną się szykować, musimy się pomalować, musimy ubrać się, a dzisiaj taka pogoda deszczowo, strasznie burzowo i za bardzo nie wiemy, czy ubieramy się tak jak planowaliśmy, czy nie, zobaczymy, czy się jeszcze poprawi i się uspokoi. No już pieski, no więc idziemy się szykować, przepraszam, jak wstaję, to mam takie, wiecie, jeszcze nie jestem totalnie rozbudzona i ten mózg mi się trochę laguje, ciężko mi się mówi do kamery, ale chciałam z wami się przywitać, przyjąć o subskrybowanie tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i zapraszam na kanał do Lenki. Ja lecę teraz zrobić sobie makijaż i fryzurkę, no i przygotować Lenę, potem wam się pokażemy, jak wyglądamy, zobaczymy, jak będzie na zakończeniu roku, to coś wam postaramy się pokazać, no i sobie jeszcze potem troszkę porozmawiamy, pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, bo wiecie, mam Lenie, więc wracam do was, jak już będę pięknie pomalowana i uczesana. Dobra, ja już jestem gotowa, zrobiłam sobie makijaż taki standardowy, wyprostowałam włosy, mam na sobie ten scenerek, który kupiłam i mam na sobie takie spodenki, już wam pokazuję. Lena, ubieraj się, bo nie ma czasu. Lena nadal nie ubrana, ale zaraz będziemy się tymować nią, będziemy ją czesać, a ja wyglądam tak, tylko będę miała, będę jeszcze miała białą nerkę, bo to mi się nie podoba za bardzo, jak jest tak włożone tutaj i to czekajcie, ubiorę ją i wam się pokażę. No, ja będę wyglądać mniej więcej tak. Jestem ciekawa, jak to tam pójdzie. No i w ogóle się jaram, bo to pierwsze świadectwo Leny, bo... Nie do czwartej, tylko Lena będzie szła do drugiej klasy, ale to jest takie, wiecie, pierwsze poważne zakończenie roku, bo jednak zerówka była w przedszkolu, no tam się nie dostawało świadectwo, nie? To jest takie ważny moment w życiu moim i Leny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, idę szkować Lenę, bo ona się nigdy nie ogarnie sama. Dobra, my jesteśmy już gotowe. Lena ma kucyka, ma lekkie loczki i wypuszczone pasemka. Ma tą sukienkę z Sinseya, jedziemy samochodem, więc w sumie, a tam jest straszna, straszna duchota na dworze. Przestało padać, burzy nie ma, no ale duszno jest, no masakrycznie. Jeszcze sweterek ubieram. No, jeszcze ubierzemy Lenie sweterek, tak, w razie burz bym miała. No i co, i się zbieramy, żeby się nie spóźnić. No i co, jak się czujesz? Jesteś podekscytowana? Nie? Nie? A cieszysz się, że będą wakacje? Tak. Czemu? I nie. Czemu? No bo tak, bo będzie ten. No bo nie dużo, to mogę po 11, a nie, bo nie będę wiedziała szkoły. Będziesz tęsknić? Nie będziesz tęsknić za szkołą? Ale za niedługo jedziesz na obóz. Jeszcze tylko czerwiec i... Już jest czerwiec. Aha, dobra. Dobra. Okej, zbieramy się, jedziemy i widzimy się na rozdaniu świadectw. Jesteśmy już po zakończeniu roku szkolnego. Lena już skończyła, dostała pierwsze swoje świadectwo w życiu. Jestem z siebie dumna, córeczka. Mam nadzieję, że wszystkie klasy będziesz przechodziła tak łatwo jak tą pierwszą. I teraz jedziemy do McDonalda, bo obiecałam Lenie, że po zakończeniu roku dostanie McDonalda, ale jeszcze jest oferta śniadaniowa, więc musimy troszkę poczekać. Pojechaliśmy na Mainie. Co ty robisz? Cieszy się, że są wakacje? Jesteś zadowolona? No, za niedługo na obóz pojedziesz, więc idziemy zrobić sobie zdjęcie, no nie awaryjny, jedziemy sobie zrobić zdjęcie ze świadectwem do McDonalda i będziemy tak robić co roku? Może będzie to tradycja? Tak. No, więc mamy nową tradycję. Jedziemy sobie, tutaj mamy pyszności tościka i Happy Meal jeszcze z cheeseburgerkiem, ale Lena chciała jeszcze tościka. Okej, okay, dobra. Teraz. Bo Lena dopuściła sobie paznokcie, słuchajcie, Lena nie obgryza pazurków. No i tak, jesteśmy po zakończeniu. Jak było? Było fajnie, ogólnie. Nie lubię takich zapachów. No to jest... Powąchaj.
zapewnowości. Ogólnie powiem wam, było bardzo fajnie, no ale na przykład jak był ten apel, ja apelu nie nagrywałam. Ja liczyłam na jakiś taki apel, gdzie Lena wystąpi, więc nie wiem po co było w tym apelu, po to, żeby popatrzeć jak tańczy nie klasa Leny nawet, więc no nie wiem, nie jestem z tego powodu zadowolona. Ale oczywiście podobał mi się mimo wszystko, pierwsza bym miała bardzo fajny ten apel, ale jakby to był występ Leny, to bym była bardziej szczęśliwa, bo bym sobie mogła pooglądać. No dlatego też nie mamy nagranego jakiegoś, tak naprawdę jest tylko wręczenie świadectwa nagrane. No i ta nasza podróż późniejsza już do McDonalda, no tak to właśnie kurczę, no mało. Na rozpoczęciu roku było o wiele więcej, mimo że to był początek roku i jakby też nie było przedstawienia, no to jednak... Poczekaj. Stuknęła widzę. To jednak było takie zaangażowanie większe, no ale nic, mamy Leny. Ja sobie muszę to tak zasłonić. Pokażę wam tak, bo my nie mówimy w jakiej szkole jest Lena, chociaż pewnie ci, co chodzą ze mną do szkoły, wiedzą. Ale mamy pierwsze świadectwo Leny. I co, oczywiście Lena otrzymała promocję do klasy drugiej, więc już... Ale przeczytaj, co jest znów z tyłu. No, musiałam przeczytać? Pozwalam. Serio? Serio. Ej, nie sądziłam, że Lena pozwoli mi to przeczytać. Ja jeszcze lepiej mówiłam. No, ale to powiem wam tak, ja byłam w szoku czytając, wiecie, był... W pierwszej klasie podstawówki nie ma ocen, tutaj nie ma napisane, wiecie, nie wiem, polski, czy matematyka. Tu jest napisane taka jakby... opinia, więc ja wam ją przeczytam, bo ja byłam w szoku. Zachowanie. Uczennica zna obowiązujące zasady zachowania, bardzo ładnie. Przygotowuje się do zajęć, włącza się w ich przebieg, zwykle pracuje samodzielnie, nie rozprasza się podczas pracy, stara się doprowadzić ją do końca. Nawiązuje relacje w klasie, próbuje pracować w zespole, dba o swoje przybory, zna barwy narodowe i godło. Spokojnie prezentuje swoje racje, zachowuje się tak, by nie narażać siebie i innych. I słuchajcie, bo to jest najważniejszy moment. W kulturalny sposób zwraca się do dorosłych, ale nie do rówieśników. Ej, jak ja to przeczytałam, ja mówię takie, nie wiem za bardzo o co też tu chodzi, bo uważam, że jeżeli Lena się... No jak mnie... O, Lena opowie. Tak, ja opowiem. Już nie o tym śledzeniu. Dobra. No bo jak miała moja kolega z tej klasy kopnął, no to co, oddałam ją. Nie mógł wiem, jego noga bolała. Ale Lena mówi to w ten sposób, ja nie wiem, bo Lena nie ma żadnych uwag, słuchajcie. No nie. Nie wiem, nauczycielki też mi nigdy w życiu nie wezwały na jakąś rozmowę, żeby na przykład porozmawiać, że coś jest nie tak, więc może chodzi po prostu o to kopnięcie, czy coś. Jeżeli chodzi o to, no to... spoko, może tak mieć, trzeba się bronić, nie można zaczepiać, trzeba być miłym, kulturalnym, dobrym, ale można się bronić, no ja jestem przynajmniej takiego zdania. Tutaj mamy kolejne, to mamy... W drugiej klasie też będzie tak napisane, no tak. W drugiej klasie mam nadzieję, że będzie napisane wzorowa uczennica. Dyplom masz zostać wzorowego ucznia, znaczy dobra, ja nie byłam wzorowym uczniem, więc nie wymagam tego od niej, ale chciałabym, żeby... Lenka by miała świadectwo z paskiem, dobre zachowanie. A patrzcie jeszcze, jak mała książeczka. Tak, ale dobra, to zaraz tego. I tutaj jeszcze kolejne ma napisane, uczennica opanowała wiadomości, to jest takie jakby o szkole. Uczennica opanowała wiadomości przewidziane w programie dla klasy pierwszej, rozwija swoje umiejętności, słucha wypowiedzi innych osób, włącza się w rozmowy, poszerza swoje słownictwo, odczytuje znane teksty wyrazami. Odpowiada na proste pytania związane z czytanym tekstem. Pisze czytelnie litery i wyrazy. Poprawnie łączy. Potrafi ułożyć i zapisać krótkie zdanie. Dodaje i odejmuje w wymaganym zakresie. Poznaje mnożenie. Wykonuje ćwiczenia związane z zastosowaniem matematyki w praktyce. Jest zainteresowana zdobywaniem wiadomości przyrodniczych. Chętnie wykonuje prace plastyczne oraz techniczne. Bezpiecznie korzysta z narzędzi. Korzysta ze znanych jej funkcji komputera. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i co najlepsze, bardzo dobrze opanowała wiadomości z języka angielskiego. A ja bardzo bym chciała, żeby Lena miała z angielskiego piątkę, naprawdę. Język angielski to jest wiecie, język... ja mam szóstkę chyba z angielskiego. Piątkę masz z angielskiego? Ale szóstkę też. Ale mi chodzi o w takich, wiecie, wyższych klasach, bo wiadomo, tam jest trudniej. I
no ten angielski to jest naprawdę, jeżeli teraz są wakacje i macie, na waszym świadectwie była słaba ocena z angielskiego, na przykład dwuja, ej, naprawdę, w przyszłym roku... Nie, w przyszłym roku zróbcie wszystko, żeby ta ocena była wyższa, bo język angielski jest językiem komunikacji, przyszłości. Ja nie wiem angielskiego. Ja tak średnio bym powiedziała, że potrafię angielski. Z angielskiego to raczej miałam jakieś dwóje, tróje w szkole. A z polskiego byłam bardzo dobra. No, uważam, że wolałabym jednak umieć teraz angielski, a polski sobie bym mogła kaleczyć. No nie, bo gdzie teraz nie polecisz, to... Moje angielski to będzie Google tłumacz. Więc mam nadzieję, że Lena się nauczy i jak będziemy latać sobie za granicę, to Lena będzie wszystko tłumaczyła. No tak, będziesz rozmawiała z ludźmi, będziesz kupowała coś mami. Aha, a wy takie... A my będziemy tylko ci mówić, weź kup tamto, zapytaj się ile to kosztuje, zrób tamto, zarezerwuj hotel, zamów taksówkę. No nie, naprawdę, ogólnie wszystkie oceny ja są ważne. Zamówię. I bardzo bym chciała, żeby Lena miała ze wszystkich przedmiotów piątki w starszych klasach, ale ten angielski naprawdę. Jak się poczytam, to nie mój problem, bo ja się poczytam. Okej, okay, no i dobra, z racji tego, że Lena pozwoliła przed swoje świadectwo, to jeszcze dostała ogólnie ilustrowany... słownik ortograficzny, ładnie wygląda. I co tu mamy napisane dla Leny Cisowskiej na pamiątkę ukończenia klasy pierwszej. I to jest numer mojej szkoły. Tak, i mamy słowniczek ortograficzny, tak. No a ty też dostajesz telefon. Tak, w komentarzach oczywiście... A łamie nogę. Dobra, to idź. W komentarzach oczywiście dajcie znać wy, jak się czujecie z tym, że już są wakacje. No i co? No i pochwalcie się swoimi świadectwami. Osoby, które są w starszych klasach, dajcie znać, czy mieliście czerwony pasek na świadectwie. Albo czy jesteście zadowoleni ze swoich ocen. I mam nadzieję, że wszystkim się udało przejść do następnej klasy i cieszycie się, że są już wakacje. Więc tak, no co, korzystajcie z wakacji, pamiętajcie o bezpieczeństwie. Muszę to powiedzieć, ale naprawdę, jak będziecie pływać, uważajcie, żeby nic wam się nie stało. Dbajcie o siebie. Kocham was, życzę wam miłych wakacji i widzimy się w następnym odcinku. Pa!